Cześć, tu Ernest! Wczoraj po południu na mapie przy zniszczonym moście zostały rozpoczęte prace nad rozkopywaniem ziemi przez organizację spod żółtego loga. Mimo, że były tam koparki, to potrzebna była pomoc graczy. Na początku były tutaj ogromne kawałki ziemi, które miały miliony punktów wytrzymałości. I tak samo jak z bryłą lodową w sezonie 7, ich zdrowie spadało dzięki graczom uderzającym w te kamienie. Każde najmniejsze uderzenie miało znaczenie. Teraz wszystko jest jasne. Dokopaliśmy się do kolejnego, mocnego gejzera oraz paru innych ciekawostek, takich jak ogromny szkielet. Następnie zostanie rozkopana ziemia przy zlewie zdobyczy, co wiemy dzięki glitchowi. Jeśli oddalimy się od tego miejsca na mapie na powtórce, to zacznie nam się ujawniać rozkopana ziemia. W momencie nagrywania tego filmiku jest ona nienaruszona, ale nagrywam to o 3 w nocy, więc wszystko może się stać. Poza tym, to jednym z celów na liście tej organizacji jest też na pewno ziemia pod meteorytem w wypasionej wyrwie. Max na swoim Twitterze udostępnił zdjęcie, na którym widać, jak podmienił w oazie odpoczynku jeden z budynków na to, co już niedługo pojawi się w wypasionej wyrwie, czyli kolejne miejsce do rozkopania. Może tutaj będą pozostałe skokoskały. Helikopter tej organizacji też nie pozostaje na jednym miejscu. Obecnie jest na górce przy przyjemnym barku. Co ciekawe, wykonał on już w sumie 9 ruchów, a w plikach gry, jak podaje Salek na swoim Twitterze, jest w sumie 9 zmianek o różnych miejscach do rozkopania, co oznacza, że prawdopodobnie, ale nie na pewno, na mapie może być w sumie 9 różnych takich miejsc. Chciałbym też wspomnieć o rzekomym wycieku tekstury ognistych biesów. Jest możliwość, że zombiaki w Fortnite staną się cosezonową tradycją, ale jeśli zobaczycie takie oto zdjęcie z dopiskiem, że to jest tekstura nowego, ognistego zombiaka, to uwaga! Jest to tylko tekstura wyznaczająca miejsca, które mają się świecić na tym oto zombiaku, który już jest w trybie kreatywnym. Nie wyklucza to możliwości, że one rzeczywiście powrócą, ale to nie jest na to dowodem. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w boksie bojowym.